Doktor Stanisław Burzyński. Czy powstanie klinika leczenia raka w Polsce? Nie jest tajemnicą, że doktor Burzyński od lat 70. mieszka i pracuje w Teksasie, gdzie w roku 1976 założył swoją klinikę i z powodzeniem leczy ludzi chorych na raka. System USA wydał przez wiele lat 60 milionów dolarów kieszeni podatników na procesy przeciwko niemu, aby stracił licencję lekarską, zbankrutował, tym samym przestał skutecznie leczyć ludzi. Stanisław Burzyński wygrał wszystkie procesy, w ramach których za legalne cenie ludzi groziła mu kara 290 lat więzienia oraz wielomilionowa grzywna. Leczenie w Ameryce jest finansowo nieosiągalne dla Polaków. Lot do Ameryki, utrzymanie się w USA i koszty leczenia są ogromne. Dlatego nieliczni Polacy mogą się leczyć w klinice doktora Stanisława Burzyńskiego. Doktor Stanisław Burzyński doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wiele lat temu próbował w Polsce klinikę swoją otworzyć. Z informacji publicznych wiadomo, że w roku 2014 nie było dla jego projektu wsparcia. Jak się okazuje, doktor Stanisław Burzyński nie musiał i nie musi szukać wsparcia, poparcia czy też uzyskiwać zgody na otwarcie kliniki leczenia raka w Polsce, bowiem zgodnie z prawem taką instytucję może założyć jako swój Amerykański oddział w Polsce z siedzibą w Teksasie. Mając na uwadze tak dobrą wiadomość, to z powodzeniem można stwierdzić, że dr Sejfs Bożyński będzie mógł leczyć w Polsce swoich rodaków, a także pacjentów z innych krajów w Europie, którzy się do niego zgłoszą. Z racji powyższej sprawą zainteresowała się kancelaria Promocny w Szczecinie. W ramach ochrony prawnej i patronatu InfoExpress Polska, polskich mediów niezależnych, postanowiono szeroko. Punkt pierwszy. Propagować skuteczną metodę leczenia raka przez doktora Burzyńskiego. Punkt drugi. Rzetelnie informować pacjentów i ich rodziny w temacie leczenia. Punkt trzeci. Tworzyć bazę ludzi zainteresowanych leczeniem i kontaktować z doktorem Stanisławem Burzyńskim. W ten sposób oczywisty i realny zostanie przygotowany plan budowy kliniki w Polsce. Z poważaniem Piotr Moskwa, Kancelaria Prawomocny, Patronat Medialny, InfoExpress Polska, 1998 2024 Szczecin, 19 czerwiec 2024 rok, godzina 16:21